X6 chyba. Ej, what the fuck? Czekaj. Zgłupiałem trochę. Oni cię widzą na mapie i uciekają. Też tak właśnie myślę. Patrz! To jest gracz! No co, zaczynamy sobie powoli zloci. Moi drodzy, robimy tak. Zloć dotyczy, wiecie czego, chyba nie było na Discordzie, jakie zloty robimy. I pierwszy zlocik, jaki sobie zrobimy, będzie dotyczył samochodów ruchu ulicznego. Wiecie dlaczego to będzie fajne? Dlatego, że ja później wyłączę sobie cały HUD tutaj w grze, a wy będziecie, o tak jak ten z przodu tutaj, to Audi. Będziecie udawać ruch uliczny. I ciekawe, czy wam się to uda. Będziemy bawić się w takiego chowanego tutaj po mieście, no nie? Nie będzie widać w ogóle waszych nicknameów, nic nie będzie widać. Będę próbował was odszukać. Dlatego ważne będzie, żebyście nie jechali gdzieś tam blisko siebie, tylko żebyście byli rozsiani. Ale, no, wiesz, no też nie możesz gdzieś tam się ukryć jakoś tak, żeby w ogóle nie było można cię znaleźć. Na przykład jak ten Volkswagen, no właśnie Volkswagen Bora, no nie ma go tutaj w grze do wybrania, nie? No nie? Tak. Myślę, że to będzie ciężkie, żeby zrobić ruch uliczny. Ale zaraz zobaczycie, poczekajcie, ja wyłączę może HUD-a na chwilę i zobaczymy, czy... Czekaj, gdzie to się wyłącza? Mapę wyłączę. To wyłączę, w ogóle wszystko wyłączę. Ghost, skills, notifications. To cockpit, kamera to nie. To zostawimy i to zostawimy. Chodzi o to, żeby nic się nie pojawiało nad wami. Czekaj, bo tutaj mi się pojawia mi się jakaś rzecz, nie? Że o, na przykład jakiegoś kierowcę mogę chyba wyzwać na pojedynek wtedy, tak? Tylko nie wiem, który to kogoś ma. O, jest, coś tam było. Czekaj, coś nacisnąłem. O, inspect player head to head. Head to head mi się odpalił. Ale to nie o to mi chodzi, kurde. Jak chcecie, też możecie sobie wyłączyć HUD. Chociaż no, będziecie mnie widzieć, no to chyba lepiej jak będziecie mnie widzieć. Może ja wezmę sobie jakiś taki dziwny samochód. Ale tak zastanawiam się, co tam jeździło. Muszę się przejechać po tym mieście i zobaczyć te samochody. Bo tu jest najwięcej tego ruchu ulicznego. Tu jest znowu Mercedes. Jakiś SUV chyba też jest. Tu jest Bora albo Skoda, jeden ciul. Nie ma takiego Forda, jest podobny, spoko. Fiesta jest chyba najmniejsza. Jak uderzysz w samochód liczny, to on daje kierunkowskazy. Tak, wiem. Ale kurczę, trochę trudna sprawa jest. Ja tak patrzę, jakie są te samochody ruchu ulicznego. Tutaj coś było. A, tu też Mercedes. Zobaczcie, no jedynie ta Fiesta. I trzeba dać jakąś taką dziwną rejestrację, no nie? I tutaj te, jakiś taki Mercedes. Może takie rozdanie dziwne jest. Tutaj też znowu Mercedes, jak w GTA. Jak jeden samochód ci się pokaże, to od razu wszystkie jest takie same. Audi A4, no właśnie. Czy jest coś podobnego do tego? Musicie poudawać ruch uliczny, dać jakiś taki szaro-bury kolor na samochód. Tej Mazdy chyba też nie ma. A nie, czekaj, jest chyba coś podobnego. Same takie dziadowskie auta tu jeżdżą, nie? BMW X6, no właśnie, to mi o tego SUV-a chyba chodziło. Ale cała sztuka polega na tym, żeby jechać bardzo ostrożnie, więc osoby, które grają na klawiaturze, no mogą mieć bardzo ciężko, żeby osiągnąć tą taką płynność jazdy, prawda? O, Murcielago jest! Proszę bardzo, to będzie mi pasować do następnego zlotu. Bardzo dobra robota. Jeep Grand Cherokee SRT to jest... Też taki Cox, myślę, że nie bardzo pasuje. Jaguary też drogie. Takie, wiesz, zwyklaki jakieś, no nie? Takie najprostsze zwyklaki. Najlepiej europejskie, no bo w Wielkiej Brytanii to nie ma dużo takich, wiesz, nieeuropejskich samochodów. Przeważnie są po prostu europejskie. Tak, Golf R32. O, Ford Fiesta może być. Jest Fiesta, tylko chyba trochę inna, no nie? Trzeba ją przemalować na jakiś inny kolor. Będzie fantastycznie. Ferrari odpadają. Już na samym starcie. Tak. Musicie wtopić się w otoczenie. Musicie być jak ci agenci CIA i nie dać się wykryć. Myślę, że to będzie fajna zabawa. Jakaś stara BMW też by pasowała. Może M5 Majstra. No nie? Też by mogła być od biedy. X6 mówiliście, tak? Że... Dobra, ja biorę sobie to. Już nie będę szukał tu w nieskończoność. Biorę sobie ten samo. To będzie mój ruch uliczny. No trochę taki wykokszony. Nie ma co ukrywać. Nie jest to takie byle jakie auto.
Ani razu jeszcze nim nie jechałem. Policja i będę zatrzymywał. To też dobry pomysł, no. Ale no, robimy taki nietypowy zlot, gdzie spotykamy się w nietypowy sposób samochodami ruchu ulicznego. Dobrze, moi drodzy, robię tak. O, nie ma nikogo, zobaczcie. Bardzo fajnie zrobiliście, już się pochowali, ty. Ej, zawsze jak wyjeżdżam z garażu, zobaczcie, ekipa jest pełna, no nie? Wszyscy tutaj są na tym, w sesji. Ale zawsze jak wyjeżdżałem z tuningowni ze swoim samochodem, to wszędzie było dookoła pełno ludzi. A teraz zero, nie ma nikogo. No dobra, no to rozpoczynam poszukiwania. Myślę, że mi, jeśli ktoś gra na kierownicy, to ma spoko, nie? Ale mi, ty... Widzę, że jest tak więcej tych samochodów, kuźwa, no? Czekaj, ej, ale gdzie jest, kurczę, ciekawie. Ktoś się musi w naprawdę dziwny sposób zachowywać. Ja nie wiem, czy bym dał radę tak, bo trzeba się nauczyć jeździć tak po trafikowemu, no nie? O, czekaj, czekaj. Ty, czekaj, pokaż mi tego. Ten wygląda nie no, za dobrze jedzie. Ty, już... Ej, ja myślałem, że ta Mazda to jest gracz. No coś tak krzywo jeździła. Dobra, Bora wiadomo, że to nie jest gracz. Mam nadzieję, kurczę, to jest głupie, że nie mogę wyłączyć tego, że nad kimś się pojawia, wiesz, ikonka do wyzwania go na pojedynek, no nie? Dobra, jadę, jadę. Tak, tutaj właśnie osoby, które też, taki protip dla osób, które śmigają, taki protip, że no nie możecie skręcać gdzieś blisko mnie, bo wtedy będzie widać kierunkowskazy, no nie? No i w mieście trafiki jadą tak w okolicach 40 chyba 5 km na godzinę, 40 chyba 6 nawet, bo oni tam mają jakoś 30 mil, tak? Czy 35 mil? Coś takiego ograniczenie. Albo 20. Jak Anę wyłączysz, to tego nie będzie. Ja mam Anę wyłączoną. Dobra, jestem na głównej. Tutaj znowu Bora. Czekaj, czekaj. Tam jeden samochód wygląda podejrzanie. Co on robi na poboczu? Co jest? To jest gracz? Nie. Gdzie oni są? A jest 12 osób w konwoju. Już tu jest pełny konwój. Jeszcze nikogo nie spotkałem. Czy oni ode mnie uciekają? Nie mam pojęcia. Może są gdzieś z tyłu. Ty, no gdzie oni są? Tak najlepiej nie skręcać, no nie? Bo widać kierunkowskaz z daleka. Jak się zastanawiam. Ej, pełny konwój, nikogo nie ma. Czekaj, a ten? Nie, no też nie bardzo. Ej, chyba kurde, uciekają ode mnie. Tak, w sumie też można, ej, tamten trafik wyglądał jak gracz, no. Ja byłem prawie przekonany, że to gracz jest. A to nie był gracz, po prostu ktoś sobie tak stał. Dobra, tu widać kierunkowskaz. No uciekają! Dzięki Blokej za subika. Dziękuję bardzo. Ty, oni się pochowali. Zmniejszy obszar, bo całe miasto trochę dużo. Czy ja wiem? Myślę, że nie jest aż tak dużo. No bo pomyśl, 12 graczy w konwoju. To miasto nie jest aż takie ogromne. No hello. To nie jest Forza Horizon 5. Ciekawe, czy w piątce właśnie będą większe miasta? Większe miasto. Czy będzie? Czy jednak mniejsze? Wiadomo, że będą tunele jakieś. Ej, kurde. Szukam chłopaków i szukam. Jakbym ich zwołał, to by przyjechał. Czekaj, to? Nie, nie ma takiego Audi. Ej, jestem pewny, że uciekają. Jestem prawie pewny, że uciekają ode mnie. Czekaj, czekaj. Ej, Mercedes. Ale patrzcie, jak te Mercedesy stoją na środku drogi? O co biega? Tu dał kierunkowskaz. Tam ktoś tam? Czek, co ty? Ej, jak to jest bot? Ej, byłem przekonany, że to jest gracz, nie? Bo jest taka Mazda normalnie w Fordzie i tak dziwnie stoi. Możecie autentycznie udawać też trafika, który stoi gdzieś na poboczu. X6 chyba. Ej, what the fuck? Czekaj. Zgłupiałem trochę. Oni cię widzą na mapie i uciekają. Też tak właśnie myślę. Patrz! To jest gracz! Ja pierniczę, ale gościu to perfekcyjnie zrobił. Ej, nie poznałem się, zobaczcie jak jedzie. Ej, skumaliście to? Ja pierniczę, zobacz jak to zrobił. Gościu, gratulacje dla ciebie. Zmyliłeś nas. Nie wywalę cię, nie ma szans. Zrobiłeś to perfekcyjnie. Ja to było mistrzostwo. Ej, poznaliście się? To było mistrzostwo, ziomek. Wygrałeś medal, nawet nie wiem kto to jest, nie? Ale to było mistrzostwo. Ja się nie poznałem totalnie na nim. No przejechał sobie normalnie, ale tak
Trochę za mocno stuningowany był. Te samochody ruchu ulicznego też tak stoją w takich randomowych miejscach, gdzieś na środku drogi. The fuck? Jest coś takiego, jak wy chyba jedziecie naprzeciwko mnie, to mi się chyba nie pojawia ta ikonka nad samochodem, na to wygląda. Bardzo blisko musiałem podjechać do tego gracza, żeby mi się cokolwiek nad nim pojawiło. To jest duży plus. Dobra, szukam dalej. Gratki za typa, wy się chyba nie poznaliście, nie? Jak ktoś gra mało w Fordze, to ta zabawa jest jeszcze lepsza, bo wiesz, ktoś nie zna tych wszystkich samochodów, no nie? Dobra, szukam dalej. Ej, ty, nie słychać pierdów z tej BM-ki. Ogień leci, ale... bardzo ciche takie. Dobra. Tu był Golf chyba trójka, czekaj. Gdzie on zwiał? Musiał tu pojechać, jak jest ruchem ulicznym. Czekaj. Też coś taki podejrzany wciul jest. Ty. Nie, to jest gracz? Ciężko naprawdę, chyba nie. Dobra, zobaczymy czy... nie. To nie jest gracz. Dałby kierunkowskaz gdzieś. Ej, kurde. To nie jest gracz. Chociaż ty, rejestracji z przodu nie ma. Po co biega ty? Ej, tak krzywo jeździ? What the fuck? Zgubię! Powinien dać kierunkowskaz! To jest gracz, czy nie? Ej, kurde, nie wiem! To jest gracz, jak uderzysz w bota, to normalnie się zatrzymuje, ten się nie zatrzymał. Ej, o, ja nie wiem, czy to jest gracz! Czekaj, uderzę w bota jakiegoś. Ty. Znalazłem następnego gracza! Patrz! Tutaj się wyświetliła ikonka. Ale ja nie myślałem, ja chciałem w bota uderzyć! O kurde! Ej, autentycznie, to jest świetna zabawa. Musimy tylko wyczaić sposób, jak zrobić, żeby wiesz, żeby te ikonki się nie pojawiały nad samochodami, będzie czad. Dobra, ten dał kierunkowskaz, to nie? To jest takie zdradzieckie. Golf zawrócił? Co ty? Ej, ten nad Golfem nic mi się nie pojawiło. Kurde! What? Ej, ktoś mi trąbnął, halo! Ej, to jest dobra zabawa. Czekaj. O, tego widziałem, widziałem go. Za mocno skręcił, tu jest, zobacz, mam go. Powinien sobie klakson policyjny zrobić. Mam cię. O ja, ale super. Czekaj, tam, ale jak wy precyzyjnie równiutko jedziecie. Tylko to trzeba tak powolutko, no nie? I da się. Normalnie ruch uliczny. Czekaj, a ten? Nie, to Mercedes, tego Mercedesa chyba nie. Ten dał kierunkowskaz. Nad Golfem mogło ci się nie pojeść, bo gracze mają wyłączone. No właśnie, wyłączcie sobie te wyścigi head to head. Jak sobie to wyłączycie, to chyba nie będę mógł was szybko sprawdzić. Ale to jest ekstra, ty. Obie strony muszą wyłączyć head to head. Dobra, ja zobaczę, czy jeszcze mam to wyłączone. Wyłączę. Powyłączajcie sobie wszyscy head to head. Kurde, zobaczyłem na chwilę mapkę, to na razie się nie będzie liczyć. Jak gdzieś się tu przejadę tak od abeki, a wy pozmieniajcie pozycję, ok? Bo ja widziałem przez chwilkę mapkę. Przejadę się dookoła miasta, jakby będzie kolejne losowanie, okej? Ja, ale najlepsze było z tym BMW na początku. Bo wiecie, ja tak myślałem, no kurczę, rozpoznam samochód, nie ma szans, no nie? Albo z tym Golfem, ten Golf to już całkiem. No to można poznać po tych kierunkowskazach, co? To ktoś by musiał naprawdę cały czas do przodu jechać. Trzeba najwyższy bieg wrzucić, wtedy auto wolno jedzie i słabo przyspiesza. No myślę, że to jest dobry sposób. Na przykład weźmy sobie szóstkę i bez hamowania jakiegoś ostrego. Ja spróbuję tak poudawać trochę. Jakąś rejestrację sobie taką randomową powybierać, no nie? Ty, pod górę nie mogę. Na kierownicy jest chyba dużo łatwiej to zrobić. Na padzie chyba też się da, tylko trzeba być ostrożnym, no nie? Czekaj, tu jest Golf? Golf pojechał. Ty, czekaj. Znowu taki sam biały Golf. Czekaj. O, co tu się stało? Zaraz. Co ta fiesta? Czekaj. Kurde! A ta fiesta? Coś podejrzana jest. Zaraz. Ta fiesta jest coś podejrzana. To jest gracz?
O, czekaj, coś tak mocno skręcił teraz. Kurde, nie wiem. Jest taki potłuczony z jednej strony. Chyba gracz jest. Ma jakąś rejestrację. Nie no, chyba gracz. A waszym zdaniem? Upatrz, jedzie równiutko, kurde, nie wiem. Ej, ten miał włączone. What? Tu trzy. Ej, kurde, nie wiem, no. A wy byście wiedzieli? To wszyscy koby... to wszyscy byli gracze? Nie, no chyba nie. Ej, zajebiste to jest, musimy więcej takich zlotów robić. I taki protip jeszcze, przyciemniajcie sobie szyby do maksa, bo te trafiki mają przyciemnione szyby. Jak będziecie mieli przyciemnione szyby, to ciężko będzie was rozpoznać. A tam chyba ze czterech graczy przejechało, nie? Polski czy matme? Fizyka jest taka do kitu. Nie, ja chyba polski wolę. Szkoła wysłała donate'a, dziękuję bardzo. Dobra, jadę szukać dalej, tam ci nie wiem. O, trafiki się od razu zatrzymują po zderzeniu. A, czekaj, widziałem go, widziałem, za mocno skręcił. Czekaj. Za mocno skręcił. Ej, ale wyłączajcie sobie head to head, bo ja wtedy was widzę. Musicie sobie to powyłączać. Fiesta mnie minęła? Nie, no chyba nie. O, tutaj widać, nie, że nie jedzie za trafikiem ten golf, ale jest zabłocony. Znalazł takie malowanie zabłocone. To chyba gracz jest, tak? Czekaj. A, za późno się zatrzymał. To trzeba od razu tak zareagować. Złapałem kolejnego. Tak, i awaryjne włącza trafik. No tutaj nie mamy awaryjnych, nie? Świetnie, chłopaki. Ej, zajebiście to zrobiliście. Ja pierniczę. Naprawdę ciężko jest się skapnąć. Ja podejrzewam, że ten fiacik na końcu też był chyba graczem. Chodźcie, robimy sobie zloci. Doskonałe to było, ej. Chodźcie, sobie zlocik zrobimy. Zobaczymy, jakie macie samochody. Chociaż kurczę, może lepiej by było właśnie robić zlotu, żebym nie wiedział na przyszłość, jakie samochody wy zrobiliście, co? Co o tym myślicie? W sumie i tak jako tako się pokazaliście tutaj, no nie? Dobra, wezmę, włączę sobie teraz niki nad samochodami. To było naprawdę fajne, bardzo mi się podobało. Nie spodziewałem się, że tak się ciekawie to rozwinie. O, proszę, no. Fiesty, bardzo fajnie to zrobić, nie spodziewałem się. Mega, mega dobrze się wczuliście w rolę samochodów ulicznych. Bardzo ciężko było poznać, tak wiesz, z odległości jakiejś, czy ktoś jest graczem, czy ktoś jest ruchem ulicznym, no nie? Naprawdę bardzo ciężko było poznać. Zapro wrzucić, tak? Zaraz zaproszę, no. Party on, dokładnie. Chodźmy się gdzieś spotkać, jakiś... Chodźmy może tam standardowo przy tym. Zrobimy zlot ruchu ulicznego. Standardowo gdzieś tutaj na parkingu sobie zrobimy, nie? Zlot. O, gdzieś tam. Kurde, zaśnieżone wszystko. Żeby zrobić dobre zdjęcie, to też powinniśmy gdzieś tam się skitrać, nie? Ja wolę matmę, ale nie lubię fizyki, kiedy TS2. Dziękuję za donate. Myślę, że w przyszłym tygodniu sobie będę sika pogram. Dobra, spokojnie, no wszyscy nie wie... Może, ej, jakby się... Musimy się ustawić jakoś tak jak ruch uliczny. Ruch uliczny parkuje się, wiesz, jeden parkuje po jednej stronie parkingu, drugi po drugiej, trzeci gdzieś tam w środku. No nie? Tak... Różnie to bywa z tym ruchem ulicznym, jakoś nie ma ładu i składu. Tak wyobraźcie sobie, że parkujecie się gdzieś pod Biedronką albo pod jakimś innym sklepem. O, dokładnie, tak jak kasztan z drugiej strony się zaparkował tą X6. O, jeden w jedną stronę, drugi w drugą, dokładnie, Mateusz. Fajnie, że to szybko łapiecie w ogóle. Możecie też naprzeciwko siebie się poustawiać. No nie, tylko to, żeby to miało ład i skład. Ja zobaczę z drona, jak to wygląda. To jest mega fajny temat, powiem wam. Patrzcie, tyle już tych zlotów zrobiliśmy w Forzie, a dalej da się coś wymyślić takiego ciekawego z ruchem ulicznym. Bo tutaj się za dużo osób jeden przy drugim ustawiło. To ja może pojadę na drugą stronę gdzieś, do tyłu, albo może ustawię się za BMW. No nie, tutaj za dużo tych samochodów jest. Ja się gdzieś tutaj ustawię. Muszę na kabelku, zobaczcie, jaka wiocha. O. I teraz to tak! Dobra, robimy foto. Ej, super to wygląda, ja wam powiem, że to jest genialne, naprawdę. Ustawili się jakoś krzywo, jak to w prawdziwości, no nie? Jeszcze musimy zrobić coś takiego, że wyłączymy wszystkim światła. No patrzcie, jaki zlot, kurde.
Doskonałe to jest, to jest doskonałe, strasznie mi się to podoba. Zobaczcie, możemy jeszcze wyłączyć światła w samochodach i to w ogóle wygląda jakby... Jakby naprawdę zaparkowały jakieś takie randomowe autka, no nie? Mega fajne. Dobra, jeszcze zrobimy na szerszym kącie. O, to super będzie wyglądać, co? Róbcie sobie też sami takie, wiesz, spotkanka, że się bawicie w chowanego. To jest świetna zabawa. Ja się naprawdę świetnie bawiłem, nie wiem jak wy. To jest zarówno fajne i dla poszukującego, jak i dla kogoś, kto się ukrywa. Bardzo spoko opcja. Dobra, robimy foto. Cześć, nie tym zrobiłem. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest genialne. To jest genialne. Ja jestem zdumiony po raz kolejny tym, w jaki sposób wy się angażujecie w granie w Fordze. Bo wiesz, czasami jest tak, że znajdą się jacyś gracze, którzy nie potrafią się bawić i zrobią jakieś dziwne rzeczy. A wy prawie za każdym razem, co byśmy nie robili, to potraficie się zaadaptować do tej sytuacji. I wiesz, za każdym razem praktycznie kogoś innego się spotyka, no nie? Na tych zlotach, bo jednemu się uda wbić, drugiemu nie. Ale prawie za każdym razem jest to taka dobra zabawa i każdy ktoś tam, kto wbije, no to potrafi się zaadoptować do tej zabawy, no nie? To mi się mega podoba, także bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję, bo to wygląda świetnie. Musimy częściej coś takiego zrobić. Zobaczcie, może udałoby się wam zrobić taki korek, jak tutaj jest, nie? Jak kiedyś sobie zrobimy jeszcze taki zlot trafikowy. Zobaczcie, jaki korek się tu zrobił. Więc to jest jak najbardziej możliwe, żeby taki koraz ogarnąć. Także co? Pro tip z dzisiejszego zlotu. Przede wszystkim czarne szyby. Najlepiej sobie jakieś malowanie ubrudzone zrobić samochodu. Chociaż ja wyłączyłem projekty graczy, więc ja waszych malowań chyba nawet nie widzę, a te samochody wszystkie i tak są ubrudzone, więc to nie jest jakoś super konieczne. Jakaś dziwna rejestracja, najlepiej poszukać samochodu ruchu ulicznego i sobie zrobić podobną rejestrację na samochodzie. No nie? I wtedy jest naprawdę fajnie, wtedy jest naprawdę fajnie. Kurde, co tu się dzieje, chłopaki, spokojnie. Boże, ci chcą driftować, ci chcą się spychać. Bardzo, bardzo fajnie.